Panowie, powiem tak, no piłka jest jednak zaskakująca, tak? No, pierwsze punkty z liderem, pierwsza wygrana z liderem dla Semper Invicty, naprawdę chyba najlepszy mecz w tym sezonie. No i tak rzeczywiście nie było widać różnicy między ekipami. Ja myślę, że zasłużony wynik koledzy nas dzisiaj, wybiegali nas to na pewno. Trochę dzisiaj słabo z kondycją, może okres wigilijny robi swoje, przedwigilijny. I myślę, że to było jakimś tam czynnikiem, który nam przeszkodził, żeby coś więcej powalczyć. Do końca wynik był otwarty tak naprawdę. Kondycji nam zabrakło na końcówkę, koledzy trochę mieli lepszą dyspozycję dzisiaj. Zasłużone zwycięstwo, tylko mogę pogratulować. Dziękujemy, my się bardzo cieszymy z pierwszych trzech punktów, bo to bardzo ważne zwycięstwo, tym bardziej, że jest liderem. Nasze pierwsze zwycięstwo. Do tej pory dwa remisy. Nam brakowało bramki dwóch do tego, żeby wygrać mecz albo chociaż zremisować. Tutaj bardzo się zmobilizowaliśmy na to spotkanie. Plan był taki, żeby wykluczyć najlepszego strzelca drużyny, kolegę, który tutaj stoją od mnie. Kryliśmy go bardzo dokładnie. Nie pozwoliliśmy przeciwnikom się za bardzo rozpędzić. Zrobiliśmy wszystko w naszej mocy. No i wynik pokazuje, jak ciężką pracę wykonaliśmy. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, a mecz był bardzo trudny. Przeciwnik był szalenie wymagający. Dobry technicznie, zgrany drużyna, naprawdę zasłużyli na pierwszym miejscu. Także tylko podziękować, chylimy czoła i trzymamy. Ale też trzeba podziękować chłopakom cały czas do przodu, że się zgodzili na przesunięcie meczu. Także pełne fair play. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki jeszcze raz.